Niezwykle emocjonujący, zacięty i bardzo wyrównany przebieg miały zawody szkolne w koszykówce dziewcząt szkół gimnazjalnych, jakie 27 lutego zostały rozegrane w Jadownikach. W turnieju zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzesku wzięło udział 6 drużyn, a finał tej imprezy zakończył się dużą niespodzianką, ponieważ Gimnazjum Zaborowa pokonało faworyzowane uczennice z Gimnazjum w Jurkowie. W zawodach uczestniczyło 6 zespołów, w tym gospodarze imprezy. Z goszczenia tak licznego grona drużyn niezwykle zadowolony był dyrektor miejscowej szkoły Tomasz Wietecha. Tak, tak, zawsze, ilekroć możemy gościć drużyny, które przyjeżdżają do nas z innych rejonów, to cieszymy się bardzo. No, jest to dla nas wielki zaszczyt i honor, że możemy gościć tutaj drużyny z innych szkół. Tym bardziej, że one reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom i konfrontacja z takimi dobrymi drużynami jest dla nas naprawdę dużą nauką i bardzo owocna. Turniej rozpoczęła rywalizacja w dwóch grupach, w których drużyny rozgrywały spotkania liczące 2 kwarty po 7 minut. Arbitrem zawodów był Artur Legutko. W pierwszej grupie zdecydowanie najlepszy okazał się zespół z Zaborowa. Uczennice tej szkoły jak burza przeszły przez mecze grupowe, pokonując swoje rywalki z Gnojnika różnicą 5 punktów i rozgramiając Gimnazjum z Bożencina 27-6. Dziewczyny po spotkaniu odniosły się do ogromnej rywalizacji, jaka panowała podczas całego turnieju. Nie byłyśmy przygotowane, naprawdę rywalizacja jest zacięta. Nie spodziewałyśmy się takiego wyniku, ale jest bardzo dobrze. Może było ciężko, ale naszą współpracą z dziewczynami uzyskałyśmy taki wynik. To dzięki nim i naszemu trenerowi, panu Andrzeju, bardzo mu dziękujemy za te treningi i stąd ten wynik. Bardzo zacięty bój miał miejsce o drugą lokatę, w którym to Bożencin po dogrywce wygrał z Gnojnikiem. Zwycięskim zespołem radości i emocji po tym meczu było co niemiara, dlatego tak bardzo udzieliły się one w wywiadzie. Ale emocje, nie? W tym meczu? No, straszne. Ale się udało, 2 dogrywki, trochę dużo tego grania. No bardzo dużo, ale dałyśmy radę. Bożencin się nigdy nie poddaje. Yo. Emocje takie same na ławce jak na boisku. Widzę, że cały zespół żył i dopingowo. Wszyscy jesteśmy zgraną drużyną, jest dobrze i będzie lepiej! Pierwsze miejsce w drugiej grupie zajął główny faworyt do wygrania tego turnieju, Gimnazjum z Jurkowa. Podopieczne Dawida Musiała w pierwszym meczu poradziły sobie z przeciwniczkami ze szkoły Woli Dębińskiej, wygrywając 13-8. W drugim spotkaniu występujący w białych strojach zespół nadspodziewanie łatwo pokonał uczennicę miejscowej szkoły, wygrywając 12-3. Mecz o ostatnie wolne miejsce w półfinale Jadowniki wygrały z Wolą Dębińską 18-8. Zmierzyć najlepiej to było chyba z Jadownikami, aczkolwiek niezależnie od drużyny będziemy walczyć do końca. Tak oto przed starciami pucharowymi wypowiadały się zawodniczki z Zaborowa i było to widać ich boiskowej postawie. W meczu awans do finału z Jadownikami musiały przez większość spotkania gonić wynik, ale nie dały za wygraną i w drugiej kwarcie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty wyszły w końcu na prowadzenie. Ostatecznie swoje przewagi nie oddały do końcowej syreny i mogły się cieszyć z awansu do finału. Drugi półfinał przebiegał pod dyktando zespołu z Jurkowa, który w pierwszej połowie systematycznie powiększał swoją przewagę, nie dając rywalkom z Bożencina rzucić ani jednego kosza. Ostatecznie mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Gimnazjum z Jurkowa, a zespołowi z Bożencina na osłodę pozostał celny 3-punktowy rzut oddany w końcówce potyczki. Najniższe miejsce na podium zajął zespół z Bożencina, który wygrał z miejscowymi uczennicami starcie o 3. lokatę. Rozbity, grający bez swoich liderek zespół z Jadownik, pomimo dopingu ze strony dyrektora szkoły, nie mógł poradzić sobie z rywalkami i ostatecznie 2 punktami przegrał walkę o najmniejszą ze statuetek. Pana zespół dzisiaj, pana podobieczne w gimnazjum w Jadownikach, na pewno liczyły na lepsze osiągnięcie. Widzę, pan tutaj bardzo zaangażował się w ich pomoc, im dopingowanie. No niestety tylko 4. miejsce, no i te humory.
No chyba nie najlepszy. To znaczy, powiem to w ten sposób. Dla mnie każde miejsce jest dobre. Najważniejsza jest udział i najważniejsze jest, żeby ten udział wiązał się z takim fair play, zachowaniem. I tutaj no, muszę naprawdę stwierdzić, że to miało dzisiaj miejsce. Nie jest najważniejszy wynik i to dziewczyny wiedzą, dlatego ja nie potrafię inaczej przeżywać emocji sportowych, jak właśnie w ten sposób, jak to pan zauważył. Przy czym zawsze zwracam uwagę na to, że najważniejsze nie jest wynik, najważniejsze jest zachowanie na boisku i postawa. To na szczęście udaje się nam wypracowywać, choć jak pan widzi, emocje udzielają się wszystkim i jest to naprawdę trudne, zwłaszcza w przypadku dziewcząt. Finał był kwintesencją i najlepszym podsumowaniem całego turnieju. Walka, zaangażowanie i duże emocje towarzyszące rywalizacji najlepszych żeńskich zespołów gimnazjalnych w koszykówce sięgały w końcówce finału Zenitu. Pomimo prowadzenia aż 7-0 faworyzowanego zespołu z Jurkowa, sukcesu ostatecznie cieszyło się gimnazjum w Zaborowie, które przed decydującym starciem skazywane było na porażkę. Wynik 8-7 dla Zaborowa i związana z ostatnim celnym rzutem tego zespołu kontrowersja jeszcze mocniej podgrzała atmosferę tego spotkania. Zawodniczka Kozłowa moim zdaniem stanęła na linii. Zdaniem sędziego nie stanęła, czyli nie stanęła. Jeśli sędzia uznał, że nie było autu, no to nie ma autu, trzeba grać dalej. Kontrowersja, ale według nas sędzia raczej, znaczy według nas dobrze sędziował. Nie miałyśmy żadnych z tym problemu. Także walka była, znaczy wszystko było sprawiedliwie. Oto jak podsumowały finał zawodniczki z Zaborowa i trener przegranej drużyny. Możemy powiedzieć, że jest to dla nas wielka satysfakcja, że wreszcie ograłyśmy Jurków. Wszystkie dziewczyny się cieszą, chociaż była to bardzo zacięta walka, ale ku naszemu zaskoczeniu dopięłyśmy swojego. Wygrałyśmy jako faworyci. Naprawdę była to bardzo ciężka walka, ale dokonałyśmy swojego. Po prostu trzeba wierzyć w siebie. Trzeba powiedzieć, że ładunek emocji duży na pewno. Przegraliśmy punktem. No, klasowa drużyna na pewno sobie nie powinna pozwolić na takie coś. Powinniśmy to spokojnie wygrać, ale wdaliśmy się w taką szarpaninę i bardziej to nie wyglądało jak koszykówka, tylko taki chaos zapanował na boisku. No i jak to z dziewczynami poddały się tym emocjom, no i trudniej było, ciężko było na tym zapanować. Oto zapis przebiegu finału pomiędzy gimnazjami z Jurkowa i Zaborowa. Thank you.
Dziękuję.